Krótki poradnik instalacji najnowszego wydania symulatora maszyna oznaczonego 22.03. Wchodzimy sobie do wątku na forum, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie. I tutaj zapoznajemy się z instrukcją instalacji. Po pierwsze, musimy na paczkę to jest to, co też wielokrotnie tutaj na moich poradnikach ta kwestia się pojawiała. Stworzyć na tą paczkę osobny folder. Nowy folder specjalnie na tą paczkę. Nie instalujemy do folderu, gdzie mamy poprzednią paczkę, czy, czy do jakiegoś innego dziwnego folderu. To musi być całkowicie nowy, pachnący folder specjalnie właśnie na, na tą paczkę. Z zastrzeżeniem, że nie, nie należy instalować w folderach systemowych. I tutaj właśnie mamy wyjaśnione dokładnie o co o co chodzi, o jakie foldery chodzi. Tutaj jeszcze kolega Miłosz był uprzejmy wrzucić spis zmian, opis zmian przygotowany przez kolegę Wankisza. Także też, jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam sobie tutaj poczytać. To, to, to wszystko również sobie znajdziecie w pliku Readme. No i też tutaj parę obrazków, wybranych nowości, także też, aby sobie ktoś tutaj chciał przejrzeć to, to zachęcam. E, natomiast przechodząc już do samej instalacji, e, mamy w zasadzie dwie ścieżki. Klasycznie przez instalator, to jest najprostsza metoda, aczkolwiek od, od razu zaznaczam, że e, czasochłonna, że mo może to zająć naprawdę e, trochę czasu. Więc nie wiem, czy sobie gdzieś na noc zostawić, jak idziecie spać, czy nie wiem, jak e, po prostu nie, nie musicie tak bardzo korzystać z komputera. E, czy używacie go tak umiarkowanie, że gdzieś tam ta instalacja w tle mogłaby się odbywać e, No żeby po, prostu nie być, żeby po prostu gdzieś tam raczej wszystko mogło spokojnie odbywać i nie za bardzo było to dla was uciążliwe e, A drugi sposób jest e, Ciut bardziej skomplikowany e, W porównaniu z instalatorem Ale wspomagacie z kolei e, serwer e, Mowa tutaj o torencie. I tutaj macie, moi drodzy, dokładnie napisane, o co chodzi. Pobieramy sobie tutaj torrentem to archiwum i należy je potem wypakować właśnie do tego specjalnie przygotowanego, omawianego wcześniej folderu. I następnie pobieramy tutaj wszystkie te pliki i biblioteki z tych linków, odpowiednie dla waszego systemu operacyjnego. Czyli jak macie 64 bity, no to pobieracie sobie to. Jak macie 32 bity to to. Tutaj potem starter i reinstead. E, co do reinstead, też ważna rzecz, żeby go nie używać e, jako startera, e, ponieważ nam tam e, miesza e, człony w i po prostu e, no, mą mąci nam właśnie w tym w pliku tekstu, czyli nam miesza tam człony w więc nie używamy go jako startera, a najlepiej w ogóle go nie ruszać. E, nas interesuje głównie starter, to nim tutaj. Operujemy, uruchamiamy symulator, składy zmieniamy itd., itd. No i tutaj te biblioteki również odpowiednio do naszego systemu operacyjnego pobieramy. I to wszystko, jak pobierzemy, należy właśnie wypakować w tym nowym folder, folderze przygotowanym właśnie na paczkę. I tyle. Polecam ten sposób, ponieważ tutaj właśnie wspieramy serwer. No i tylko właśnie jest jedno zastrzeżenie, że tutaj wszystko trzeba jeszcze do do pobrać. Natomiast jeżeli chcemy pobrać starterem, no to wchodzimy tutaj na naciskamy pobierz. Pobieramy hmm, paczuszkę. Ja tutaj już tutaj mamy folder pobrane Uruchamiamy starter. Folder docelowy wybieramy. Ja mam tutaj na dysku SSD specjalnie przygotowany gry. Maszyna 2203, OK. E, przechodzimy dalej. Też mamy informację, ile miejsca zajmuje, ale tutaj też kolega z Tele był łaskawy, tą in informację nam podać. E, przechodzimy dalej. No i to jest właśnie to, co Wam mówiłem: tutaj od razu wszystkie biblioteki możemy zainstalować. Tutaj zaznaczamy, e, co ma być zainstalowane. Naciskamy: Zainstaluj i proces instalacji się. Rozpoczyna. Ja na razie nie będę tego odpalał. Ja sobie właśnie to zostawię na noc. Jak już będę szedł spać, żeby tutaj spokojnie mogło się wszystko odbywać. I to w zasadzie, jeśli chodzi o kwestie instalacji tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Do następnego. Trzymajcie się. Papa. Pa.